Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo, Panie Przedstawicielu Inicjatywy Obywatelskiej. 42 200 osób to bardzo dobry wynik, ale nie rewelacyjny z pierwszego miejsca. Tyle osób wybrało Panią, Pani Minister, na posła Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie dało Pani prawa decydowania za milion osób. Za milion rodziców. Dlaczego Pani, Pani Minister, mówiąc o osiągnięciach rządów, nie rządu tego, tylko rządów w zakresie oświaty, wyposażenia, bazy, nie wspomina Pani o podmiocie, od którego się powinno zacząć, o samorządzie, o organie prowadzącym? To dzięki samorządom terytorialnym obraz oświaty wygląda teraz tak, jakim on jest. W ramach pilotażu jako burmistrz przejmowałem szkoły w 1994 roku. Nie było wtedy na kredę, ale finansowanie było inne. Subwencji oświatowej pozostawało około 25% jeszcze na inwestycje oświatowe, niezbędne inwestycje oświatowe. Teraz subwencja oświatowa wystarcza jedynie na około 70% wydatków bieżących. Nie mówię o całości wydatków. I jedno pytanie jeszcze na koniec. Krótkie pytanie, bo czas minął. Bardzo proszę. Pani minister prowadzi swego rodzaju akcję Ratuj maluchy przed rodzicami. Ile ta akcja kosztuje podatników? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytania